happy. Idziemy zaraz. Witam pięknie w ten słoneczny, jesienny dzień. Czas nagrać jakiś film. Nie będzie to podróż, nie będzie to jakaś specjalna wędrówka. Bardziej będzie to spacer po miejscach, które stały się dla mnie i dla Habi bliskie. No bo uświadomiłem sobie, że przecież Beskid Mały stał się naszym domem. I mimo tego, że to pasmo górskie wydawało mi się, że znam dość dobrze, bo często tutaj wcześniej bywałem, wędrowałem szlakami, no to okazuje się, że te góry skrywają mnóstwo pięknych miejsc, ciekawostek i tajemnic. I niektóre z nich odkryjemy dzisiaj, niektóre w innych odcinkach, które będę starał się sukcesywnie nagrywać. Będzie też okazja pokazać właśnie co u Habi. Jest też temperatura taka, która sprzyja wędrówkom. Habi chętnie już chodzi, nie tak jak w lato, kiedy było jej za gorąco. Więc czas wspólnie zacząć poznawać Beskid Mały. Mam nadzieję, że odkryjemy go wspólnie i wspólnie również zakochamy się w tych górach. Lecimy! Chodź, Habi. Do pierwszego punktu naszej wycieczki można dojść wygodnie i szybko drogą asfaltową, ale my pójdziemy na skróty, a wiadomo, na skróty jest zawsze dalej, ale piękniej. I zeszliśmy już z asfaltu, jesteśmy na drodze polnej, a za momencik wejdziemy w las. Wiadomo po co, żeby zachwycić się tymi pięknymi kolorami jesieni.
Dotarliśmy do pierwszego miejsca, jednego z naszych ulubionych miejsc w okolicy. Mamy tutaj około 3,5, może 4 maksymalnie kilometry. Javi bardzo lubi tu przychodzić. Miejsce jest ciekawe, bardzo przyjemne, ale przede wszystkim ciekawe z geologicznego punktu widzenia. Odkryte dopiero mniej więcej w 1997 roku, kiedy powódź odkryła tutaj to miejsce. Okazuje się, że tutaj możemy znaleźć dowody na to, że w odległych czasach było tutaj głębokie morze. No i teraz pójdziemy, wsłuchamy się w szum rzeki, wczujemy się w energię i zachwycimy się widokami. Zapraszam, chodźmy. Przełom wieprzówki. Zakątek pełen surowego piękna, które natura odsłoniła w ciągu zaledwie jednej dramatycznej chwili. Setki lat górski potok spokojnie przenikał przez warstwę piasku i żwiru, aż wielka powódź w 1997 roku gwałtownie zmieniła bieg historii tego miejsca. Niesiona przez wodę ziemia ustąpiła, a naszym oczom ukazały się ciemne, tajemnicze łupki wieżowskie, formacje geologiczne, których głęboka barwa przyciąga i fascynuje. Tam, gdzie woda wyrzeźbiła koryto, powstały także małe wodospady i spokojne zatoczki. W upalne dni te ciche miejsca oferują chwilę wytchnienia i orzeźwiające kąpiele. Wystarczy przysiąść nad brzegiem, aby chłonąć widok wodospadów i zanurzyć się w rytmicznym szumie wody. Łupki wieżowskie to wyjątkowe świadectwo dawnych czasów, kiedy na tych terenach około 130 milionów lat temu znajdowało się głębokie morze. Bez tlenu w warstwach dennych i przy bardzo ograniczonym życiu organicznym osady zyskały prawie czarną barwę, tworząc ciemne, niemal węglowe formacje. Ta niezwykła struktura geologiczna ciągnie się na odcinku około 200 metrów, przyciągając tych, którzy chcą zajrzeć w przeszłość naszej planety. Chociaż najbardziej spektakularne formacje skalne Beskidu Małego można zobaczyć w kamieniołomie w Kozach, łupki wieżowskie mają swój niepowtarzalny urok. Przełom wieprzówki jest atrakcyjny przez cały rok. Wiosną i jesienią mieniące się kolorami drzewa nadają mu baśniowego charakteru. Latem spokojne zatoczki zapraszają do kąpieli, a zimą stają się miejscem spotkań morsów, którzy korzystają z chłodu potoku. To miejsce pełne natury, historii i spokoju, które zachwyca nas przy każdej wizycie. Thank you.
czas powędrować dalej. Zostawiamy więc to piękne miejsce za sobą. No i lecimy w kolejne, myślę, też ciekawe i zaskakujące miejsce. No ale oczywiście będziemy to robić drogą poza szlakiem, żeby dalej móc zachwycać się kolorami jesieni. Jesteśmy w kolejnym punkcie naszej wycieczki, w miejscu, do którego przechodzimy bardzo często. Może nie do końca tutaj, tylko troszeczkę tam wyżej, na tym wzgórzu spacerujemy z Chabi niemal codziennie. A tutaj poniżej jest coś, co nas w Chabi bardzo zaskoczyło. Tutaj to miejsce to jest bula, a tam najazd, więc jesteśmy przy skoczni, która tutaj niegdyś była. Teraz kompletnie zapomniane miejsce, takie mroczne trochę, bardzo zaniedbane, no ale z historią, taką nieodległą właściwie, więc teraz ja się zamieniam w głos, a ty popatrz i posłuchaj, co tutaj niegdyś było. Na zboczu niewielkiego wzniesienia w Sułkowicach, niedaleko Andrychowa, znajduje się miejsce, które niegdyś tętniło sportowymi emocjami. Skocznia narciarska Beskidek. Choć trudno dziś odnaleźć pozostałości tej konstrukcji w zarośniętym lesie, to wciąż można tu poczuć ducha sportowej rywalizacji. Wybudowana w 1955 roku skocznia służyła organizacji amatorskich zawodów, oferując lokalnym entuzjastom narciarstwa możliwość wzbicia się choć na chwilę ponad ziemię. Ostatni raz Beskidek przeszedł remont w 2005 roku. Był to czas ambitnych zmian. Odnowiono wówczas najazd i zmodernizowano profil skoczni z punktu konstrukcyjnego K20 do K25.
Wszystko to miało na celu podniesienie standardów tego miejsca, które choć kameralne, miało swój urok i oddanych kibiców. W 2006 roku na tej skoczni ustanowiono rekord, kiedy to Łukasz Krzanak poszybował na odległość 27 metrów. Obecnie w gęstwinie lasu resztki konstrukcji są ledwo widoczne. Przechodząc obok można nie zauważyć, że to miejsce kiedyś wzbudzało emocje, radość i pasję. Teraz kierujemy nasze kroki do ostatniego punktu naszej dzisiejszej wycieczki. Udało się dojść do ostatniego punktu naszego spaceru. Jestem na Jawornicy pod 10-metrowym krzyżem, który stanął tutaj już przed wojną jako pamiątka ludzi, którzy zginęli na Babiej Górze, ufundowany przez rodzinę Frysiów. Jawornica, mimo że nie jest wysokim szczytem, no to jest jednym z wyższych w Beskidzie Małym. Teraz w całości jest to szczyt zalesiony, ale kiedyś była tutaj taka hala, były tu wypasy owiec i było tutaj, ten szczyt można dostrzec. Było też widać z Andrychowa krzyż. A zaraz przy samym szczycie znajdziemy właśnie to miejsce, które szczególnie chciałem Tobie pokazać. Są to ruiny, a właściwie już same fundamenty schronu turystycznego, który został tutaj wybudowany w 1937 roku. Sam budynek był niewielki, drewniany, z takim dwuspadowym dachem pokrytym gontem. Na parterze znajdowała się sala z piecem, stołem i ławami. No i taki mały przedsionek, natomiast na poddaszu znajdowały się miejsca noclegowe. No a turyści mogli pobrać klucze do schronu w Andrychowie, w biurze Beskid lub w piekarni u Franciszka Frysia. No a w czasie II wojny światowej w schronie podobno mieszkali uciekinierzy, no a potem schron niestety uległ dewastacji. Thank you.
wizytą na Jawornicy kończymy dzisiejszy spacer i dzisiejszy film. My ruszamy dalej w kierunku Potrójnej i w następnych filmach, w następnych odcinkach będziemy eksplorować Beskid Mały dalej. Będziemy go poznawać. Jest tutaj naprawdę mnóstwo ciekawych miejsc. Dzisiaj moim celem było pokazać Ci naszą najbliższą okolicę. Myślę, że było ciekawie i pięknie. Także do zobaczenia w następnych odcinkach. Chodź, Javi. Lecimy dalej.